Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S. Ale zanim zaczniemy, jak zawsze początek, proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście mojego Instagrama. No i teraz już możemy oglądać, oglądajmy. Zapraszam! Paweł Smoliński i Eliza Romaniuk z gimnazjalnej 3B przygotowują razem referat na biologię. Chłopak ma reputację chuligana i słabego ucznia. Jak to wszystkie Pawły chuligany! Zdejmuję kominiarę, zakładam ją wtedy, gdy idę na robotę, kopy to biorę, wjeżdżam na ostro. Eliza jest zaskoczona, że współpraca z Pawłem układa się tak dobrze. Tymczasem Paweł zrozumiał, że wyśmiewana wcześniej przez niego klasowa prymuska bardzo mu się podoba. Naprawdę nie spodziewałam się tego po tobie. Bo co, była słabe oceny? Oj, wiesz, jak przecież mówią, że chuligan i takie tam. No właśnie, wiem, jak mówią chuligan, kocha najbardziej, e? No wiem, też nie myślałem, że tak fajnie będzie mi się pracowało z... Z kujonką? Nie, to znaczy... Wiem, że jestem kujonką, lubię się uczyć. Nie przeszkadza ci, że tak mówią? Zupełnie nie, przecież sam powiedziałeś, że fajnie się ze mną pracuje. Tak, i to nie dlatego, że jesteś kujonką. A dlaczego? Bo jesteś bardzo fajna i miła. O, dziękuję. Ty też jesteś bardzo fajny. Gdybyś tak popracował nad ocenami, byłyby o wiele lepsze. Cholera jasna, Paweł, ona chyba nie zrozumiała tego komplementu. You just don't get it, do you? You don't. Jestem pewna. Nie jedziesz na lekcję? Kłosek się wkurzy. Nie, jeszcze skoczę do kibla. Kilka minut spóźnienia to jest takiego. U, kłosek? Głupie, ty się lepiej już przygotuj, będziesz w klatce trzymany w jej lochu. Jak chcesz. Ja idę, wolę się nie spóźniać. Kurczę, ta Eliza naprawdę mi się podoba. Jest mądra i bardzo miła. Nie spodziewałem się, że z kujonką można sobie tak fajnie pogadać. Mam nadzieję, że ja też chociaż trochę jej się spodobałem. Paweł chce powiedzieć o tym, co czuje do Elizy swojemu najlepszemu koledze Olkowi Szumskiemu, który również ma opinię szkolnego chuligana. Jednak boi się, że Olek go wyśmieje, bo wie, że kolega uważa Elizę za nudną kujonkę. Poważnie? No. Ja z nią robiłem jakiś referat, to... Pędź tak, o wszystko szczepiała. No o wszystko szczepiała, stary! Na przykład jak się umówiliśmy na robienie projektu, to nie przyszedłem, bo mi się nie chciało. No i o to też się czepiała, no wyobrażasz sobie? A coś tam, że Karpaty to nie w Azji... może to nie ocean, w ogóle wszystko było do dupy. No, ja się przyłożyłem i nie miała pretensji. Wiesz co, nie chciałbym z nią robić drugiego referatu. Przestań, jest zarąbista, świetnie się z nią pracowało. Co ty tak mówisz, bo się zakochałeś, nie? Nawet jeśli to co z tego? Dobra, Beka, ty i kujonka. Ty w ogóle nie jesteś w typie takiej kujonki. Niby ona czemu? Cię wyśmieje. No niby czemu? Bo ona się uczy, a ty masz jedynkę za jedynką? I w czym problem? Grim, what's your problem, Grim? What is your problem? Paweł będzie tą zabawową częścią związku, a Eliza tą mądrą. I wszystko pasuje idealnie. Paweł postanowił, że nie będzie dłużej czekać. Chce jak najszybciej umówić się na randkę z Elizą. No dobra, dziewczyny, zaraz wracam. Pewnie chciałeś pogadać o tym referacie, no nie? Nie, nie o tym chciałem porozmawiać. No to o czym? No bo tak mówiłaś, że fajnie się ze mną pracowało i w ogóle... No bo fajnie się z tobą pracuje, no ale co to ma do rzeczy? Tak pomyślałem, że chciałabyś się ze mną dzisiaj umówić. Wiesz co, Paweł, nie wiem. Bardzo cię polubiłem, naprawdę mi się podobasz. Paweł, przepraszam cię, ale nie mogę się z tobą umówić. No czemu, przecież mówiłaś, że jestem inny niż wszyscy mówią. No tak, ale nie pasujemy do siebie. Paweł, ty za duży chuligan jesteś! Siema. Mówi trener Paweł. Czy nie chcesz? No, niestety nie. Ale Boże, co jest ze mną nie tak? No nic, po prostu nie chcę się z tobą mówić i tyle. Dobra, rozumiem. Jestem w szoku, że mnie Paweł zaprosił na tą randkę. No ale nie mogę się zgodzić. Dziewczyny by mnie wyśmiały. Nie mogę umawiać się z najgorszym uczniem w klasie. No nawet jeśli się z nim fajnie gada. Czyli mamy tutaj logikę typu, no fajny jestem Paweł, podoba mi się nawet. Ale co my koleżanki gadały, ola Boga? Nie podam się tak łatwo. Zależy mi na Elizie i zrobię wszystko, żeby z nią być. Wszystko poza nauką. Może i jestem zakochany, ale zdrowy rozsądek posiadam. No musi być jakiś sposób, żeby zechciała się ze mną umówić. Muszę się tylko dowiedzieć jaki. Paweł nie może zapomnieć o Elizie. No ciężko, żeby zapomniał o Elizie. Minęły dokładnie 2 minuty, odkąd go odrzuciła. Postanowił poprosić o radę jej koleżankę. Ma nadzieję, że Anita... Ojej, i Pawełek z czasów gimnazjalnych tam w tle jest. Nie pasuje tylko to, że z nim dziewczyna rozmawia, ale tak to się wszystko zgadza. Anita podpowie mu, co robić, by dziewczyna umówiła się z nim na randkę. No jasno, o co chodzi? Musisz mi powiedzieć, co mam zrobić, żeby Eliza chciała się ze mną umówić. Naprawdę na nic tak zależy? Na myśl, że pytałbym cię o zdanie, aby mi nie zależało? A myślisz, dziewczyno, że ja bym z tobą w ogóle rozmawiał, gdyby mi na niej nie zależało? Przecież ja tobą gardzę! No raczej nie. To pomożesz? Jasne, ale... Masz w niej marne szanse. No a czemu, Boże, jak pisaliśmy referat, to powiedziałam, że jestem fajny. Ale to nie o to chodzi. To o co? Ona lubi chłopaków
czułych, delikatnych, oczytanych. Umiem być taki. Paweł, ty nie jesteś typem romantyka. No, ale dla Elizy mogę być. Ale tego nie da się tak zmienić z dnia na dzień, no. Udowodnię Elizie, że jestem romantyczny, choćby nie wiem co. Dobra, Paweł, teraz się skup. Kup Elizie co najwyżej kwiatek lub czekoladki. Nie odwalaj nic głupiego. Dobra, jak chcesz, ale naprawdę lepiej odpuścić. Nie mam zamiaru odpuszczać Eliski, tylko proszę cię, nic jej nie mów w naszej rozmowie. No dobra, powodzenia. No wiem, że nie wyglądam na człowieka romantycznego, ale wiem też, że jak zechcę, to potrafię taki być. Muszę tylko znaleźć sposób, jak to pokazać. A Anita nie ma racji. Będę z Elizą, choćby nie wiem co. Choćbym miał ją zmusić! Na lekcji polskiego Paweł zastanawia się, jak pokazać Elizie, że potrafi być romantyczny. Olek wciąż uważa, że kolega powinien dać sobie spokój. Jest pewny, że Paweł i Eliza do siebie nie pasują. Idziemy dzisiaj na piłkę po szkole? Mhm. Hej, dużo mnie. Co jest? Idziemy dziś na piłkę po szkole? Nie mam czasu, muszę wymyślić, jak mówić się z Elizą. A przecież ona powiedziała ci, że nie chce z tobą być. Olejku ją. Ale nam się podoba, okej? Okay? Lepiej byś pomchał, nie dogodujesz. Tak z ciebie kolego. Chłopcy, proszę jeszcze o chwilę skupienia, dobrze? Zanotowaliście zadanie? Przepraszam, panie profesorze, wszystko notujemy. To proszę zanotować. Aha, i jeszcze przypomnę. Po prostu mówię ci, że nie masz u niej szans. Po co się męczyć? No musi być jakiś sposób. To może zapisz się na konkurs poetycki? W sumie? Napisałbym taki wiersz dla Elizy i zapisał się na taki konkurs. Szkoda, że takiego nie ma. Ty chyba serio się zakochałeś. Żabińska 4 razy mówiła, że jutro jest konkurs. Serio? Tak. Bo się zapisał, żeby jeszcze miejsca było. U niej się zapisujesz. Ale powaliło cię. No. Chcesz zapisać dla niej wiersz i potem czytać go przed całą szkołą? No i a jak inaczej udowodnię, że jestem romantyczny? Paweł, miałeś nic głupiego nie robić! Dobra, ej, ale nie zapisuj się teraz. Przed całą klasą wyjdzie beka. Złapią potem i wtedy się zapisz. W sumie masz rację. Dzięki. Ten konkurs to idealna okazja, żeby pokazać Elisie moją delikatniejszą stronę. Mam gdzieś, co mówi Olek. Napiszę dla niej najlepszy wiersz świata. Chryzantemy złociste w pół litrówce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich k***wa nikt. Brawo, brawo, bravissimo. Paweł ma nadzieję, że nie jest za późno i będzie mógł zapisać się na jutrzejszy konkurs. Liczy, że kiedy napisze dla Elizy wiersz, dziewczyna dostrzeże jego romantyczną naturę i pozwoli zaprosić się na randkę. Są jeszcze miejsca, możesz wziąć udział, nie ma ograniczeń. Ale naprawdę nie spodziewałam się, chcesz napisać wiersz. Paweł, czy tak na serio? Przecież ty jesteś totalnie idiotą. Tak, naprawdę, bardzo mi zależy. No co, taka prawda? No troszeczkę grzeczniej, dobrze? Oczywiście dopiszę cię do listy, a wy chłopcy zamiast się śmiać moglibyście się też zapisać. Nie, to nie dla nas, ale może jeszcze się na balet zapiszę? Jokes on you, ja nawet nie mam czasu na balet, bo codziennie mam rano przed szkołą zajęcia 2-godzinne z jogi. Somebody say yoga? Naprawdę nie widzę powodu do takiej radości. Dziękuję, panie profesorze. To widzimy się jutro na konkursie. Do widzenia. Hej, no ale co ci się stało? Gówno was obchodzi, wypieprzaj. Ty, nawet mnie skierzymy tak nerwowo. Wypieprzaj. No, dobra, stara. Mówię, że tutaj nie będzie Beki. A nie mogę ci zanieść do pokoju nauczycielskiego? No dobra, już lecę do domu. Ale jak do domu? Mamy 2 lekcje. No ale mama wie, że napisała, tego się nie robi w godzinę. To dobra, na razie. Dobra, działamy chat GPT. Napisz wiersz, gdzie podmiot liryczny Paweł wyznaje miłość swojej ukochanej koleżance z klasy, która kocha naukę. Ma ona imię Eliza. Paweł serce w klatce, tęskniący za Elizą, która zawsze wiedzę lubi i książki przegląda z wizją. Dobra, nara! Paweł bardzo denerwuje się przed występem. Jest pewny, że kiedy Eliza usłyszy wiersz, który dla niej napisał, przekona się, że jest wrażliwy i także się w nim zakocha. Dziękujemy Bartoszowi Słupeckiemu, a teraz na scenę zapraszam Pawła Smolińskiego z drugiej B. Paweł, zapraszam. Uwodzenia stajesz. Stary, już tego stresowałem. Będzie dobrze, będzie beka. Olek, to, że będzie beka, mnie wcale nie pociesza, stary! Zapraszamy. Będzie beka. Dzień. Proszę. Chciałbym zadedykować ten krótki wiersz Elzie Romaniuk. Gdy mnie jakiś kłopot gryzie, wtedy myślę o Elizie. O jej oczach kolorowych, marzycielsko zapatrzonych. Nawet gdy mróz zetnie ziemię, mnie ogrzeje jej spojrzenie. Moje noce nieprzespane, myślą o niej zapełniane. Gdy się fala uczuć zbliża, myślę wtedy, to Eliza. God dang, zajebiste są te Pawły, trzeba przyznać. A i Maćki, Maćki też są fajne. Maciuś, nie płacz tam. Dziękujemy.
Dziękujemy, Paweł. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Teraz chyba zabiję tu Manitę. Podobno Ejza lubi delikatnych, czułych chłopcach. Napisałem dla niej wiersz, to uciekła. No nie dziwię się, powiedzieć, co o niej myślisz przed całą szkołą. Chyba o to chodziło, tak? Jak widać, nie. Nie rozumiem dziewczyn. Mówiłem ci, nie zarywaj do kujonki, tylko się siary narobisz. Odwa się, idę stąd. Paweł, chcesz znać wyników? Nie, dziękuję. Skoro Paweł nie chce znać wyników, to nieważne, ale wygrałeś i ja tą wycieczkę w nagrodę do Stanów Zjednoczonych, to ja wezmę, ja ją zachowam, okej? Okay? Nie rozumiem, o co chodzi. Przecież Anita mówiła, że Ejza lubi delikatnie czułych chłopaków. Specjalnie daje mi pisałem ten wiersz przez całą noc, a teraz nawet nie będzie chciała ze mną rozmawiać. Oleg ma rację, tylko sobie narobiłem przypał przed całą szkołą. Elizie jest wstyd, że Paweł wyznał przed całą szkołą, co do niej czuje. Boi się, że koleżanki będą się z niej wyśmiewały. Eliza! Eliza, wychodź! Nie, nie chcę! Nie chcę spotykać ludzi! To oni przesiedli sobie w gimnazjum w toalecie! Taki jest mój plan! Przynieś mi tutaj książki i kanapkę! Kanapka! Tutaj będę się od dzisiaj uczyć! Are you okay? Look at my face. Przecież Paweł powiedział ten wiersz przed całą szkołą! Eliza, nie rozumiem cię! Chłopak zrobił dla ciebie tak mega rzecz! Jak ty się tego wstydzisz? Mega rzecz? Przecież narobił mi wstydu. Jakiego wstydu? Powiedzmy sobie szczerze, ile znasz dziewczyn, którym ktoś kiedyś zadedykował wiersz, bo ja żadnej. No w sumie ja też nie znam żadnej. No ale wiesz, jaki jest Paweł. No ale może się zmienił. Myślisz, że to tak wszystko na serio z tym wierszem w ogóle? Myślę, że naprawdę serio. Poza tym musi coś ważnego powiedzieć. No. Wczoraj przyszedł do mnie i pytał się, co ma zrobić, żeby się z tobą umówić. Przecież tyle razy ci to już tłumaczyłam. Masz w takich sytuacjach odpowiadać, że może będę zainteresowana chłopakiem, jeżeli zacznie mi codziennie do szkoły na czosy przenosić. No ale ty mu o tym powiedziałaś, o tym wierszu? Ja mu tylko powiedziałam, że lubisz chłopaków czułych, delikatnych, no a na ten pomysł z wierszem już sam wpadł. No w sumie to było bardzo romantyczne. Też tak myślę. Eliza, chłopak naprawdę się stara, widać jak mu bardzo zależy, no... Chłopak koszulę nawet założył, już nawet nie wspominając o muszce! Wjeżdżam tu na elegancko. Myślę, że powinna się z nim umówić. No dobra, dam mu szansę, znajdę go i się z nim umówię. Powodzenia. A tu nagle Paweł odmawia. To byłby dopiero plot twist. Anita ma rację. Muszę dać Pawłowi szansę. Przecież napisał ten wiersz specjalnie dla mnie. Może faktycznie się zmienił? Gdy pisaliśmy razem ten referat, wydał się być bardzo miły. Znajdę go i się z nim umówię. Przecież jedno spotkanie nic nam nie zaszkodzi. Nareszcie Pawłom coś wyszło w życiu. Tak! Pawełek, jesteś dla nas wszystkich inspiracją, stary. Tak, udało się. Eliza jak najszybciej chce porozmawiać z Pawłem i się z nim umówić. To był twój czy Pawła pomysł? Nie, Pawła. Stary, zarąbisty kawał. Powiedz tak, że on wszystko wymyślił. Namawiałem go do tego, żeby tego nie robił, ale uparł się, no i wyszło jakby. I bardzo dobrze, Eliza od czasu do czasu jest zrozumiała i należałeś. No w sumie racja. I w ogóle gdzie jest Paweł? Właśnie szukam go i nie mogę go znaleźć jakoś. Pewnie robi coś jeszcze, żeby dowalić kujące. Jak sądzisz, odwali jeszcze coś? Nie, raczej wątpię. Dobra, ja lecę, na razie. Okej, okay, synchronizacja, lecimy. Mogę jeszcze raz klasnąć dla ciebie specjalnie. Kiedyś oglądałem instruktaż tego kolesia, który najszybciej klaszcze na świecie i on tłumaczy, to trzeba tak robić, że tak klaszczesz. Nie wiem, po co ci to mówię. Naprawdę nie wiem. Spróbuję jeszcze szybciej. No i dobra, tyle sportu na dzisiaj, oglądajmy dalej. Nie wierzę. To jednak od początku był żart. Pawłowi na mnie nie zależy. On chciał tylko sobie zrobić ze mnie jaja. Nigdy mu tego nie wybaczę. Żałuję, że choć przez chwilę chciałam się z nim umówić. Leon jest bardzo zadowolony, że kolegów poruszyła wieść o jego śmierci. Druga historia musi być gruba. Chłopak wciąż ma nadzieję, że dziewczyna się z nim umówi. Nie wie, że podsłuchała rozmowę jego kolegów i uważa, że Paweł sobie z niej żartuje. Żeby mnie upokorzyć przed całą szkołą? Wcale nie, Anita powiedziała, że lubisz delikatnych i czułych chłopak, bo ja chcę się z tobą umówić. Dobra, przestań już sobie robić ze mnie jaja, okej? Ale to nie są żadne jaja, to było wszystko specjalnie dla ciebie, naprawdę. Dobra, słyszałam, co twoi koledzy mówili. Co? Jacy koledzy? No Szumski, Zawojski, jeszcze tam jakiś jeden. Co gadali? No mówili, że ten cały konkurs to są jaja i że chcesz mnie upokorzyć. Ale to jest nieprawda. No wszyscy mieli rację, że jesteś okropny. Naprawdę, a ja chciałam się z tobą umówić. Czy możemy się umówić? No chyba śnisz. Po tym, co mi zrobiłeś, nie chcę cię widzieć. Cześć. No ja zabiję tego Olka. Nie wiem, o czym oni gadali, ale musiałem wyjść na strasznego chama. Ja naprawdę zrobiłem to wszystko, żeby być z Elizą. Teraz ona mi już w nic nie uwierzy. No nie wiem, co ja mam zrobić.
Paweł jest wściekły na Olka. Uważa, że kolega mu wszystko zepsuł i teraz Eliza nie chce się z nim umówić. Ej, co zrobiłeś, gnoju, co? Mordo, zostaw mnie w pasjansa, właśnie gram! Co gadaliście o Elizie? Nic nie gadaliśmy! No tak, a teraz Eliza nie chce mnie znać. No to co, napisaj dla niej wiersz i co, o co ci chodzi? Powiedziała mi, że podsłuchała, jak gadałeś za Wojskiem jeszcze jakimś innym kolesiem, że ten cały wiersz i konkurs to były jaja. Tak, my gadaliśmy. Oni gadali, ja nic tego nie powiedziałem. To nie mogłeś im powiedzieć, że to nie były jaja? Próbowałem. Tak próbowałeś, że teraz Eliza nie chce mnie znać. To co im miałem powiedzieć? Że przyznawiasz się do chujonki? Na pewno by mi uwierzyli. Może prawdę trzeba było im powiedzieć i olać to, co gadają. Teraz Eliza już nigdy się ze mną nie umówi. No sorry, tak wiesz, no dobra, to możesz, wiesz, że se możesz wsadzić to sorry. Idzie se, wiesz. Olek przesadził. Nie potrzebuje takiego przyjaciela. Sam wymyśla, jak to wszystko odkręcić. No muszę udowodnić Elisce, że mi na niej zależy i że nie chciałem z niej żartować. No to Paweł, może trzeba jeszcze jeden wiersz napisać? W końcu pierwszy zadziałał, no nie? Więc może drugi trzeba zaprezentować przed całą szkołą? Nie no, co by to nie zadziała? Ja chcę to dla Beki zobaczyć, więc Paweł, dawaj, dawaj, daj! Paweł nie chce się poddawać. Znalazł sposób, by przekonać Elizę, że nie żartował i naprawdę mu na niej zależy. Zostaw mnie w spokoju. Chcę ci pomóc, naprawdę. Super, już nie musisz, mam wszystko załatwione. Co masz załatwione, jak nic nie ma? Poleciałem na poprzedniej przerwie do kwiaciarni i kupiłem kwiaty. No i co, myślisz, że kwiaty załatwią sprawę? No nie, nie dam jej tak po prostu, obsypię ją nimi. Myślisz, że jak będziesz rzucał kwiatami w dziewczynę, to na ciebie poleci, tak? Wiadomo, że nie, człowieku. Wejdę na dach i stamtąd będę na nią sypał. Niby jak chcesz tam wejść? Normalnie, z tyłu jest drabinka na dach, no i wdrapię się i jak będzie wychodzić ze szkoły, no to ją obsypię tymi kwiatami. A pamiętacie, jak na początku odcinka prosiłem Pawła, żeby nie robił nic głupiego? Pamiętacie to? Dobra, Paweł, teraz się skup. Nie odwalaj nic głupiego. To jest poroniony pomysł, przecież ty możesz spaść, zabić już coś. Trzeba było myśleć o tym, jak sobie żartowałeś z koleżkami z tego. Nie możesz tam wejść, opie, pościgniesz się czy coś i się zabijesz nawet. Nie zrozumiałem, nie ma innego wyjścia, człowiek. Jest, zawsze jest jakieś wyjście. Nie ma innego wyjścia. Jest! Idź stąd, muszę to obwadać. A jesteś debil! Jest mi strasznie głupio, że zawaliliśmy Pawłowi sytuację z Eliską, ale muszę go powstrzymać. Ale tylko tak delikatnie będę go powstrzymywał, bo wszystko chce nagrać. Przecież on na bank zleci z tego dachu i sobie coś zrobi. Nie wiem, muszę pogadać z Eliską i powiedzieć jej, że Pawłowi naprawdę na niej zależy. Olek chce porozmawiać z Elizą. Ma nadzieję, że dziewczyna mu wierzy i pomoże przekonać Pawła, by nie wchodził na dach szkolny. Eliska, błagam cię! Paweł jest niezrównoważony, on zrobi wszystko! Eliska, błagam cię, umów się z nim po prostu! Ale widzę, że te Pawły mają wiele wspólnych cech. I chuligani, i niezrównoważeni. Słyszałam, co gadałeś na przerwie. Nie chcę, żeby Paweł sobie ze mnie robił jaj, okej? On sobie z ciebie nie robi jaj, tylko nasi koledzy tak myśleli, a jemu naprawdę na tobie zależy. On chce wszystko naprawić. Przesyłając ciebie, słaby pomysł. Wiesz co, ten kretyn w tym momencie wychodzi na dach, żeby cię obsypać kwiatami. Zaraz może spać, sobie coś zrobić. Chodź, weź mu coś powiedz. Niby mam ci w to uwierzyć. Wierz albo nie, ja naprawdę potrzebuję twojej pomocy, żebyś go przekonała, żeby tego nie robił. I to pewnie kolejny dowcip, o którym mówiliście, tak? Taki dowcip, nie ma żadnego dowcipu, chodź szybko, bo on zaspadnie. Serio? Tak. Boże, dobra, a jak jest to kolejny żart, to naprawdę wam coś zrobię. Paweł, złaź stamtąd! Przyprowadziłem Eliskę! Nie zejdę, dopóki nie udowodnię, że mi na niej zależy. Paweł, ale ja ci wierzę! Przecież nie chciałaś się ze mną mówić. Pomyślałam, że sobie jaja ze mnie robisz. To nie były żadne jaja, naprawdę. Dobrze, wierzę ci, zejdź, proszę! Właśnie złaź już! No dobrze, przekonałaś mnie. Paweł! No i wylądował, proszę państwa, Paweł Jumper. Dawaj, Marek, to już się kameruje! A rzeczywiście! Ała, to wszystko boli! Ała, rzeczywiście! Ała! Były te 3 metry! Jezu, przepraszam, to wszystko moja wina! Powinnam ci wierzyć! Okej? Okay. Daj spokój, chciałaś mieć romantyka, to masz. To dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dobra, chodź, musimy iść do Higieniński, chodź. Zmieniłam zdanie na temat Pawła. Ja myślałam, że on jest zwyczajnie głupi, a się okazało, że jest nadzwyczajnie. Naprawdę nie sądziłam, że jest takim romantykiem. Wchodzenie na dach jest głupotą, ale zrobił to specjalnie dla mnie. Dla Elizy mógłbym zrobić naprawdę wszystko. Wiem, że wchodzenie na dach nie było mądrą rzeczą, no ale jakoś musiałem udowodnić jej, że mi na niej zależy. Ręka się zagoi. Ważne, że będę z najlepszą laską w szkole. No to tak, zapisz sobie, że si to krzem. Podczas upadku Paweł doznał niegroźnego złamania ręki.
Eliza uwierzyła, że gimnazjaliście naprawdę na niej zależy i umówiła się z nim na randkę. Mimo docinków ze strony znajomych, Paweł i Eliza zostali parą. Siema, idziemy na tę kręgę w końcu. No jasne, tylko... No jasne, mordko, tylko tutaj skończę. Próbujemy z Elizą stworzyć uran i będziemy go owsiakowi sprzedawać. No, zresztą lewą ręką też. Dasz radę. Paweł, ale jutro mamy kartkówkę z matmy. No i co z tego? Miałam ci pomóc podciągnąć się. A nie możemy olać tej matmy, nie chcę się tego uczyć. No to zrobimy tak, że po szkole powtórzymy tą matmę, no i razem wszyscy pójdziemy na te kręgle. No olejmy to, proszę. No, nie możemy, no. Ze mną to zrozumiesz w kilka chwil, skupisz się, no i pójdziemy razem. Okej, kochanie. Ta Eliza też niezłe ziółko. Takiego Pawła chuligana okiełznać, to nie jest prosta sprawa. No dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Oczywiście, jak zawsze na koniec, proszę was o łapkę w górę, subskrypcję, a także wejście mojego Instagrama. I koniecznie zostawcie swoją opinię na temat dzisiejszego odcinka w sekcji komentarzy. Najlepiej, jak mnie konstruktywnie krytykujecie, to najbardziej lubię, bo rzeczywiście dzięki temu wiem, co można robić lepiej na filmach, co i w inny sposób, jak inaczej nagrać, tak dalej. Więc naprawdę czekam na waszą konstruktywną krytykę, jeżeli wam coś na kanale nie odpowiada. A ja się już żegnam, pan Maciuś też się żegna, pan Maciuś, pożegnaj się ładnie. Tyle tu mi się mówią, papa. I widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, jak zawsze za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia.